Mieliście tak kiedyś, że myśleliście, że jesteście ekspertem w danej dziedzinie, no wiecie wszystko, po czym doszło do zdarzenia z rzeczywistością i okazało się, że żyjecie w kłamstwie? No ja tak ostatnio miałem na streamku. Test ludologa nie poszedł mi zbyt dobrze. Może nie miałem jakoś, nie poszedł tragicznie, ale pod koniec no moja żyć zamieniła się w wieliczkę i trącałem solą na prawo i lewo, więc wybaczcie mi za to z góry. Postarałem się też wypipkać wszystkie przekleństwa, które szły. Staram się nad tym pracować, chociaż mi to nie wychodzi. Także zapraszam do oglądania, jak robię z siebie błazna i nie radzę sobie z rzeczywistością, że nie mam racji. I nikt nie jest idealny, nie? Kiedy test na ludologa? What the fuck is ludolog? Co? What? Who? What? Ludologia. Także rzadziej groznawstwo. Interdyscyplinarna dziedzina naukowa zajmująca się systematycznym badaniem gier z perspektywy ekonomicznej, estetycznej, narratologicznej, kulturoznawczej, socjologicznej i psychologicznej. Wywodzi się od czasopisma Game Studies, wydanego w 2001 roku. Polską nazwę terminu, to jest groznawstwo, wprowadziła Maria Garda. Polskich ludologów zrzesza Polskie Towarzystwo Badania Gier. Test na ludologa. Na YouTube wpisz to. Na przykład zgadujesz, jaka to gra po dźwięku samym. Okej. Chyba będę kolejnym członkiem. W sumie, why not? Quiz wiedzy o grach, tematyka ogólna. Bonkol ludolog. 3 rundy, 5 pytań, 10 dźwięków, 10 screenów. Okej. Będę mógł zatrzymywać, nie? Jeez. Powodzenia. Są jakieś zasady? Runda pierwsza. Pytania zamknięte. Jesus. W którym roku miała miejsce premiera gry Max Payne? Takie stare gry pytają. Z którego to jest roku? Czyli 2 miesiące temu. Zgaduję 2002. W 1999, w 2001, w 2004, w 2006. Trzeba mi podpowiadać. Zgaduję 2001. Zgaduję 2001. Kurwa. Dobra. Jakie kwiaty widnieją na herbie i tarczy Królestwa Temerii ze świata Lilia. Wiedźmina? Please. Kurwa, lilia. Biały tulipan, zielona koniczyna, czerwone róże, srebrne lilie. Proste, kurwa, dobra, to akurat łatwiutkie. Nie, 99, co? No było 2001. Nie. Bogusław, było 2001 się podświetliło, zostało, nie? Chyba, że się oni pojechali. Niemożliwe. Dobra, opóźnienie. Dobra, srebrne lilie. Easy. Na niebieskim tle. No. Która z poniższych konsol pokazała się na rynku najprędzej? Na rynku konsol? PlayStation, Nintendo 64, Dreamcast, Gamecube. Nintendo 64, no proste. Gamecube było wiele później. Później Dreamcast, a potem PSX. Chyba. Może Dreamcast był później niż PSX. Co? Wait, what? What? Przecież PlayStation... Kiedy? Co? 94? Nintendo 64... Może mi się pojechało z Super NES-em. Kurwa, mój rocznik. 96. O kurwa. Bo to... Dobra. Nintendo 64, dobra. A SNES to... No. Dobra. SNES w 90. Okej, dobra. Za szybko. Dobra, 1 punkt mniej. Jak nazywał się program wydawania gier niezależnych poprzez głosowanie graczy na projekty gier na Steam? Program wydawania gier niezależnych? Indie Project, Starter, Startup Power, Greenlight. Kojarzy mi się, że Greenlight, ale... I zaznaczyłem Greenlight, ale nie jestem pewien, absolutnie. Nie pamiętam tego. Nie korzystałem wtedy ze Steama. Mam wrażenie. Okej, Greenlight, no. Kto zaprojektował grę Deluxe Ski Jump? Kurwa, widać, że Polaki układali. Matti Hautamäki, Jotto Medimont, Romi Falmela, Jussi Koskela. Nie po kolei przeczytała pytania, dobra. Wydaje mi się, że Hautamäki. Matti Hautamäki. Nie wiem. Nie mam pojęcia akurat. Czesi? Jussi Koskela, dobra. Nie, absolutnie nie wiem. Runda druga. Zgadnij grę po dźwięku. Okej. Call of Duty? Któreś? Stare? Tak. Jedynka, no. Call of Duty. Podpisalibyście tej petycji? Nie możemy się jakoś dogadać? Na pewno nie. Walnięty knurze. Podpisuj moją petycję do cholery. Po prostu podpisz tę głupią petycję. Mam inne rzeczy do zrobienia. Czy nie podpisalibyście tej petycji? Nie możemy się jakoś dogadać? Na pewno nie. Walnięty knurze. Nie grałem. Absolutnie. Hey, listen! Hey, listen! Hey, listen! Hey, what listen. The fuck? What the fuck is this? Coś starego, coś w cholerę starego. Jesus, jakie stare gry dają. Zelda, aha. Okej. Z gry? Gości wyjmuje wnętrzności i gotowi są na tamten świat. Hej, z Herkulesa? Nie. To jest konserwacja. Na kłopoty Pantera. Okej. Co to k***a za gra w ogóle robiona w Paint'cie? Co jest? Co oni tu dają? What the fuck? Jesus Christ. Pewnie jakiś Crazy Frog. Pierwszy raz w ogóle słyszę, nie? O takiej grze nawet. A w Zeldę też nie grałem, kurwa, to Nintendo trzeba było mieć. Nie, ja Nintendo nigdy nie miałem. Pierwszą konsolą, na jakiej grałem, było PSX właśnie. Paint Gaming. Kolejny stream z tej gry. Stąd wszyscy wyglądają jak mrówki! Gdzie równik? Niebezpieczeństwo śmieje się w twarz! Co? Czy ty mi grozisz? Cała naprzód! Pełny! Opa! Warcraft trójka. Przestraszyłeś mnie! Stąd wszyscy wyglądają jak mrówki! Po polsku. Dobra, przydałby się taki quiz po angielsku. To bym może szybciej zgadywał. Absolutnie nie mam pojęcia. System Shock? Nie. A kurwa, Death Stranding. Też nie grałem. To... What the fuck? Co to za muzyczka? Nie, absolutnie nie wiem. Jakby też, kurde, kolejny... Bo Death Stranding, z tego co pamiętam, na początku też miał ekskluzywa tylko na konsolę. Nie, jakby niedawno wyszło na PC-ty. Tak mi się wydaje, nie? Coś. Najpierw na PS4. The game was officially announced during E3 2016 press conference. It was released November 8th, 2019 for PlayStation 4 and on July 14th, 2020 for Microsoft Windows. Okej, po roku wypuścili na PC-ty. Okej, no to nie tak niedawno. Kurwa, 4 lata temu, ja pierdolę. A ten czas zapierdala. Jest już odcinek 70 gier do zgadnięcia, sam dźwięk właśnie i dużo nowszych jest. Gier też? Okej. A my summer camp. Summer car, okej. Dobra. Rust. Jesus. Nie lękajcie się, prości obywatele. Dźwięku, to... Policja ochotnicza wnet zaprowadzi tu porządek. Tak skrwawo, jak tylko się da. Pan wzywał? Tylko was dwóch? A gdzie antyterroryści? Gdzie Gwardia Narodowa? Gdzie NASA? NASA? Spokojnie, Bosko. Co się dzieje? Co tu robi, kurwa, ten... Jak mu było z tego, z Szansa na Sukces? Zapomniałem, nazwiska zapomniałem. Frączewski, nie, Wojtek Mann. Tak, Mann. To jest Wojciech Mann. Polecam i pozdrawiam, Wojciech Mann. Dokładnie. Co się dzieje? Mam tu terrorystę! Smarkatego terrorystę! Roblox, okej, dobra. W to nie trzeba grać, żeby znać. A, on mi podjebał ten dźwięk? Dźwięk z Robloxa jest podjebany, z Messiah? Mam tu terrorystę! Smarkatego terrorystę! Czy... nie, kurwa, no... What? Roblox Death Sound. The Death Sound has remained a staple element of the game's 10-plus-year history. It's the same sound. What the fuck? Co jest, kurwa? Słyszeliście w Wiedźminie głos Szybównej? Ja ją tam znalazłem w pewnej wiosce. O, ciekawe. Nie jestem pewien teraz. Dawno temu grałem. Szybówna opowiadała o potworach na wystawie obrazów w Wiedźminie Trójce? A, te same asety. No, kurwa. To mi się coś przypomniało teraz. Chwila. Nie to. Chwila. To. Też wydawały te dźwięki. Te takie kurwa małe chłopki, co dziesięciogoniasty przyzwał. Jak tam Sakura walczy z tymi potworkami. To na pewno to będzie, tylko nie wiem, czy to będzie w tej wersji, bo to jest w cholerę pocięte. Tak, czasy genery to było dobrze, no. Tak, jak oni go podpalają. Tutaj. No, nie, kurwa! Było, ale ucięli! Tak chamsko, kurwa! Słyszeliście to? To było przez ułamek sekundy. To samo jest jak Naruto za pierwszym razem wyrastają mu 4 ogony na moście, jak walczy z Orochimaru. I zostaje przebity tym mieczem przez Orochimaru, to też wydaje ten sam dźwięk orków. Teraz muszę zrobić rewatch całego Naruto. Plus ci pójdę na bez filerów, ale soundtrack to miał mega, bez flashbacków. Tak, polecam wersję tą Kai, Naruto Kai, gdzie jest pocięte absolutnie, wycięte praktycznie wszystkie flashbacki, które się powtarzają, wszystkie powtórzenia w odcinkach, bo mnie w Naruto najbardziej wkurwiło to, jak się ogląda seryjnie, jakby serię, to, że te odcinki są skonstruowane tak, że jest odcinek jeden i połowa odcinka jednego to jest połowa odcinka drugiego, a druga połowa drugiego odcinka to jest pierwsza połowa trzeciego odcinka. Że to się tak, ten jeden odcinek po środku mógłby zostać kompletnie wycięty i by się praktycznie nic nie straciło z pierwszego i trzeciego odcinka. Bo to było wypuszczane w telewizji, więc musieli jak najdłużej jechać ten po prostu runtime, żeby to co weekend czy tam codziennie leciało, nie? W telewizji. Wspomnienia Itachiego i Sasuke to chyba 40 razy puszczali. No tak, i tam też te wspomnienia wszystkie wycinają. Prawie wszystkie, nie wszystkie, jak mają sens i coś działo się bardzo dawno temu, to przypominają, nie? W tym Naruto Kai. Dobra, lecimy dalej z tym testem dziwnym. Runda trzecia. Dobra, co to? Screeny. Zgadnij grę po screenie. Okay. Dobra, wracając do tematu, tak? No. Oh, holy fuck. Na pewno nie grałem. Nie mam pojęcia, co to. On ma grafikę ohydną. Gorn. Wait. Gorn po prostu? Z Minecrafta, okej. Okay. Gunslinger. Trove. Aha, grałem w Trove'a. Jezus, faktycznie. Nathan Drake. Uncharted. Tylko 2? Raczej na jedynkę za Czwórka. Tak słabo wygląda. Okej, czwórka. Roller Coaster Tycoon? Zgaduję po roller coasterach samych. To jest Roller Coaster Tycoon. Planet Coaster, okej. Dobra. No, tak. Nazwa mi wyleciała absolutnie. Ja... Jesus. No, mam na końcu języka. Czekaj, chwila, bo ich było parę. Też wiem, ale nie pamiętam. Pierwsze, co mi przyszło do głowy, to Europa Universalis, ale teraz się zapytałem już, bo mi przyszła do głowy Europa Universalis, ale to... Bo to też strategia, też taka, ale to nie tak gra, mi się wydaje. Bo to jest... A nie, Europa Universalis 4, dobra. To mi się jeszcze z czymś innym pojebał. Nieważne. Cyberpunk. Nie, chwila. Nie. Nie no, Cyberpunk. Chociaż... Słabej jakości są te screeny. Ghost Runner. Okej, dobra. Właśnie, dlatego. Skojarzyło mi się po tych tutaj wypustkach, ale tutaj z drugiej strony grafika mi trochę nie pasowała. No i reklamy nie te. Ghost Runner. Ghost Runner. Nie grałem na pewno, ale próbuję sobie przypomnieć, kiedy to wyszło. Chyba było darmowe na tym. Nie pamiętam. A, słaby jestem w to. Ha! Helltaker. Wait, kojarzę to. Kojarzę to. Mogę sobie... Teen Agent. Aha, to nie, to mi się źle skojarzyło. Wait, Warcraft, nie? Która część to nie wiem, ale... Chociaż... Nie. Możliwe, że... A, Spellforce. Kurwa. Warcraft wyglądał inaczej. Pokażę mi się, nie? Absolutnie. Akurat jak... Heroes of what? Heroes of... New Earth? Neuerf. Neuerf. Okej. Musisz mieć korepetycję z ludologii. Więcej grać. No zdecydowanie. Absolutnie mi się nie podoba ten test. Absolutnie mi się nie podoba. Nie, no w sensie, kurde, strasznie fringe'owe gry. Takie... No dobra, Postala rozumiem. Dużo Polaków zna, tak? Dużo ludzi grało w Postal 2. Szczególnie. Ja osobiście nie. Jeszcze wtedy nie grałem w gry, nie? Jak... Bo to chwila, kiedy Postal 2 wyszedł, żeby się znowu nie upokorzyć. W sensie nie miałem kompa, nie? Może tak. 2003. Okej, czyli wyszedł po Gothicu. Okej, dobra, to słaba wymówka, że jeszcze wtedy nie grałem na PC-cie. Drugą wymówką może być to, że nie miałem peceta wtedy, tylko na laptopie grałem. Nie, absolutnie mało. Ja więcej wiem o grach aktualnie z newsów, z tego, co się dzieje w świecie ogólnie game devu. Sytuacje takie właśnie na przykład finansowe, albo jak gry zostały oceniane, w którym roku wyszły mniej więcej te nowsze, tam powyżej, tam no nie wiem, 2015 roku i tak plus kojarzę. Większość. Akurat po Europie odpaliłem stream. Tak, Europa Universalis była. Siema Adam. Co to było? 700 co? Który odcinek? Sprawdź sobie, zgadnij grę na ślepo. Chociaż parę pierwszych. Tak się nazywa seria, tak? Ja za dzieciaka grałem w gry kioskowe co najwyżej i nie miałem pojęcia o jakichś klasykach. No. Więc nie 80% gier tutaj nie znałem. No. Też angielski bym szybciej skojarzył, na przykład kojarzy mi się, że z Warcraftem 3 szybciej bym skojarzył, chociaż nie wiem, czy bym nie skojarzył z WoW-em przypadkiem, albo szczególnie która część, to najciężej, bo to, na przykład ten screen jest takiej słabej jakości, No, że wydawało mi się, że to jest Uncharted 2, a to Uncharted 4 była. Więc no, Uncharted jeszcze... No, ale to od razu skojarzyłem po wyglądzie postaci, nie? Po dźwiękach, no to słabość. Ale ten ów to mnie zdziwił. Mysaja, kurwa. O, Jesus. Jak mówisz, Valentino? Zgadnij gry na ślepo. 70 tytułów, okej. Zgadnij, co to za gra po dźwięku z niej. 15 sekund dźwięków z gry, 5 sekund gameplayu oraz jej tytuł. Niektóre gry są po polsku. Miłej zabawy. Rdzawy. Co, Undertale? Nie mam pojęcia. A Pong, kurwa, oryginalny Pong. Już widzę, kurwa, jak ktokolwiek grał w oryginalnego Ponga. Żeby grać w oryginalnego Ponga, to chyba trzeba mieć 70 lat. Kiedy, kurwa, pierwszy Pong? No, w 72. Ja pierdolę. Żeby grać w Ponga, mając powiedzmy 18 lat, by trzeba było mieć... teraz co się zajmuje w matematyce? 70... chwila. Kurwa, 78 albo 82, nie potrafię w odwrotną matematykę, więc... Nie mam pojęcia. Cuphead. Nie grałem. Akurat taka gra mnie nie interesowała nigdy, ta gra. Ale pierwsza gra mnie tak zmyliła. Pierwsza gra mnie tak zmyliła, że przez chwilę myślałem, że to jest jakaś w cholerę stara gra i gdzieś tam szukałem głową jakiegoś różowej pantery albo zającej wilka. W zającej wilka na przykład grałem. Będzie Gothic. Space Invaders, kurwa, nie wiem. Dobra, łatwo. Easy. It's easy. All too easy. Crash Twinsanity? It's easy. Wait, kurwa, zamiast dać zwykłego Crasha Bandicoota, kurwa, jedynkę, dwójkę, trójkę, whatever, to dali, kurwa, jakiś spin-off Crash Twinsanity, kurwa, co to ma być? Nie słyszałem o takiej grze nawet, że taki spin-off istnieje, gdzie się gra tą jego siostrą. Czy jest to jego siostra? Nie, to jest, kurwa, Cortez. Co tu się dzieje? Jakieś 3D w stylu Spyro? Myślałem, że to jego siostra, bo jego siostra ma żółte, chyba żółte futro. It's easy! On ma kucyk. Wait, what? Czemu Cortez ma kucyk? It's easy! Ten Cortez... Kojarzę. Tylko z dźwięków. Unreal? Tournament? Dead Space. O, dobra. Okej. Nie wiem, coś czy... Loop Hero, okej. Słyszałem o tej grze. To jakieś Transformersy? Horizon Zero Dawn. Grałem w Horizona, platynę wbiłem. To była tak niezachwycająca gra, że absolutnie zapomniałem, jak to brzmi. Czyli w sumie Transformersy, w sumie tak. Jakby Horizon Zero Dawn był taką średniawą, to była taka szóstka moim zdaniem. bo questy były w cholerę nudne, główny wątek był w cholerę nudny, świat był z zamysłu ciekawy, ale tak naprawdę nudny, jak się go zwiedzało. Gameplay też nie był jakiś chwycający, był mocno ubisoftowy, mam wrażenie, zbieranie tego wszystkiego i tak dalej. Jakby może ładnie wyglądała gra, nie wiem, ja się w cholerę wynudziłem w nią grając. W dwójkę nie grałem, nie. Nie, jakby przez to, że tak jedynka mnie nie zachwyciła, to dwójka tym bardziej. Zresztą to jest tylko na PlayStation, nie? To też kolejny ekskluzyw, jak mi się wydaje. Bo jedynka teraz niedawno, znowu powiem, że wyszła na PC-ta, ale w 2020, tak samo jak poprzednia gra, którą sprawdzałem, Death Stranding. To było Horizon Zero Dawn, Horizon Forbidden West. Horizon Forbidden West wyszedł w 2022. The Game and the Burning Shores Expansion were collected together, released as Horizon Forbidden West Complete Edition for PlayStation 5 in October and ported to Windows by Nixie Software in March 2024. Ha? Wyszło to na PC-ta już? A może? Ja absolutnie się nie interesowałem. Jakby dla mnie Horizon 1 słaby. Kiedy zrobię porządek z plastikami z zalodówki i jest robiony co jakieś 2 tygodnie, spokojnie. Coś mi kojarzy, ale... Donald Duck, kurwa. Warcraft? Coś? Nie? Shadow War. A, dobra. Nie, właśnie te dźwięki coś mnie pasowały. Orka słyszałem, to na pewno brzmiała jak orka, ale... Mało grałem z pajem, okej. Jakby bardziej, nie wiem, wydaje mi się, że jak... Dobra, szczerze, słabo jest to zrobione moim zdaniem. Bo słychać wszystko, kurwa, jakieś napierdanie po prostu. Tu, kurwa, Pyro napierdala ogniem, jakby kwestie dialogowe, konkretne dźwięki, na przykład ten dżingiel na początku, nie? No to wiadomo, wtedy o wiele łatwiej rozpoznać, ale mnie łapie w ogóle, mnie wybija z rytmu takie ten... Nie wiem, Rayman Legends, okej. Jedynkę by dali, to bym rozpoznał pewnie. Kurwa, też nie wiem. Kojarzę, ale wstardził do walej. Dobra, kurwa, wracam do tego. Nie, już się gotuje. Black Flag może. Nie, dobra, bo już... Nie, po prostu nie. Poległem. Kur... nie. Nie lubię się przyznawać do tego. Moim zdaniem chuj testy, po prostu. Wracam do Baldursa.